Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać na temat słowiańszczyzny, szczególnie starożytnej. I chciałem pana na początek tak się spytać, skąd u pana w ogóle takie zainteresowanie tematem słowiańszczyzny, od kiedy się pan tym zajmuje? Przecież no, dotychczas był pan znany raczej w internecie jako działacz pro-life i założyciel Narodowej Antypsychiatrii. Jestem nadal tak znany i nadal mam te same poglądy, te same działania i tak dalej, ale zainteresowałem się tym już dosyć dawno, jak już zacząłem interesować się ideą narodową, nacjonalistyczną, no i trochę jak byłem małym dzieckiem, to się tym interesowałem. Aha. Kim my byliśmy przed chrześcijaństwem. Tak. Czyli to było raczej związane z zainteresowaniem powrotem do korzeniami słowiańszczyzny, tak. Korzeniami polskości, tak. Tymi rzeczami. Rozumiem. No to może spytam się, tak jak no wiele teorii na temat pochodzenia Słowian. Dwie takie główne, najważniejsze, to jest aloktoniczna i autochtoniczna. No i której teorii jest pan zwolennikiem? Tej teorii, że Słowianie tutaj przybyli pierwszego wieku naszej ery lub przed, lub trochę przed naszą erą. Czyli raczej opowiada się pan za teorią aloktoniczną, tak. Przybycia z zewnątrz po prostu, z bliżej nieokreślonych terenów, raczej Słowianie uważają, że Słowianie nie byli autochtonami, nie zamieszkiwali tych ziem od zawsze, po prostu nie byli pierwotną ludnością, raczej była ludność to napływowa. Tak. Rozumiem. A jaki był, powiedzmy, system gospodarczy starożytnych Słowian? Bardziej taki kapitalistyczno-socjalistyczny, na przykład handlowali z różnymi państwami, narodami, plemionami. Też między sobą Słowianie handlowali, ale był taki, jakby powiedzieć, socjalizm, czyli sobie pomagali, jak ktoś był chory, ranny, czy tak dalej, i tak dalej. A czym się trudnili tak Słowianie? Bo z czego słynęli? Z jakiego handlu, jakimi wyrobami? Bardziej bursztyną i miodo, ale też no, niestety z handlem ludźmi, żywym towarem, czyli z niewolnictwem, który bardzo był na te czasy rozpowszechniony. No szczególnie w erze przedchrześcijańskiej takie rzeczy się zdarzały i to dosyć często. No niestety. Tak? A jaki był system, powiedzmy, jak rządzili się Słowianie, jaki był u nich system polityczny, jak przeważał? Mi się wydaje, że bardziej taki bliżej nacjonalizmu, chociaż tego nacjonalizmem nie można nazwać, bo nie mówiono coś takiego o narodzie, o państwie, tylko bardziej o klanach, o plemionach, o królestwach, ale bliżej było do nacjonalizmu raczej. A czy spotkał się pan z takim pojęciem zadruga jako sposób organizowania się Słowian? Tak, spotkałem się. To jest chyba to było między ludzka pomoc wojenna i taka bardziej pomoc międzyklanowa, tak bardziej. Słyszałem, to chodziło głównie o wspólną uprawę ziemi i obronę. Też. Po prostu to i taka chyba forma działania wspólnego chyba najdłużej się utrzymała u Słowian południowych na Bałkanach, bo tutaj u Słowian zachodnich i wschodnich to no raczej zadruga to już chyba, jeżeli chodzi o ten system zadrugowy, to był chyba albo w V, albo w VI, albo w VII wieku. Ale faktycznie to był krótki etap mieliśmy tej zadrugi. Upadł jeszcze chyba przed przyjęciem chrześcijaństwa przez większość Słowian, ale najdłużej się utrzymywał faktycznie u Słowian południowych na Bałkanach. Tak. A czy w związku z tym, no, jak Słowianie się rządzili, istniało coś takiego jak Wielka Lechia? Bo słyszał pan takie pojęcie. Wielka Lechia, tak, słyszałem. Nie sądzę. Nie było coś takiego jak Wielkiej Lechii. To jest absurd i bzdura. To, że nas Arabowie nazywali od Lechii, to nie oznacza, że my musimy się od razu nazywać. Tutaj jest inne słowo, tak jak my się nikt nie nazwie człowieka, który się narodził Ali lub Steimerman czy coś takiego, ja już daję takie absurdy. Czyli pan uważa, że przed podziałem słowiańszczyzny na wschodnią, zachodnią i południową, to pojęcie Wielkiej Lechii po prostu nie ma sensu? Nie ma, bo w Czechach, czy w Rosji, czy na przykład w Serbii nikt nie powie, że było coś takiego jak Wielka Lechia.
To jest absurd, nie? Według mnie. No może przejdźmy do takich bardziej współczesnych tematów. Jak Słowianie Pana zdaniem mogli traktować osoby, które my dzisiaj określamy mianem LGBTIQ? Homoseksualistów, no ja nie wiem, czy wtedy istnieli transseksualiści. Może... Ale gdyby się zdarzali, to jak Słowianie po prostu traktowali? Na pewno by spalili komuś chałupę, by go pobili albo zabili. I to nie było tak, że ten. Oni po prostu traktowali ich jak chorych ludzi. Można by powiedzieć, że wtedy to było naprawdę silna nienawiść do homoseksualizmu wtedy. Rozumiem. Bo na przykład władcy czy kapłani, no nie wszyscy, ale niektórzy na przykład podsycali tą nienawiść, bo uważali, że to jest chore, że to jest ten. Ale i tak bez ich pozwolenia to tak samo by zrobili. Po prostu ludzie by uważali to za chore, za nienaturalne. Czyli coraz się byli przepędzani, zabijani. Coś takiego, gwałceni. Tak? No, karani. Aha. Paleni nawet może było coś takiego u niektórych Słowian, jak kara śmierci za to. Tak. A czy Słowianie znali, stosowali aborcję, czy jej zakazywali raczej? Można w mitach słowiańskich można usłyszeć coś takiego jak poroniec, czyli demon, który się mści za to, że został zabity podczas aborcji. Więc ja nie sądzę, że Słowianie by woleli leczyć, ale zapobiegać. Raczej to było zakazane oczywiście w każdym względzie. To był demon i nie chcieli, żeby ten demon zabijał ich czy coś takiego. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale też, zabijały kobiety lub faceci, no, za pozwoleniem kobiet nienarodzone dzieci, ale też można powiedzieć, że to było w krajach chrześcijańskich i tak dalej, i tak dalej. Protestanckich, katolickich, muzułmańskich. Ale mówimy o słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej, z tej właśnie najbardziej starożytnej. Czyli takie praktyki były zakazane i karane, ale jak właśnie były karane osoby, traktowano osoby, które dokonały aborcji lub dokonywały aborcji, czy poddały się aborcji? Ja mówię krótko, śmierć. Śmierć. A no tak, to dosyć mocne stwierdzenie, dosyć kara radykalna i nieodwracalna, ale no, być może jakieś... Jakie przesłanki legły u podstaw Pana twierdzenia? No bo to raczej jest mało spotykany pogląd. Po pierwsze, znano, jeżeli był poroniec i wtedy woleli, żeby tego porońca, żeby jakieś wybaczenie, tak myślę, lub żeby nie dochodziło do czegoś takiego, że demony wychodzą, bo oni mieli swoje wierzenia, wiadomo, to woleli, żeby, nie wiem czy tak było, ale i tak mordy rytualne się zdarzały, więc może w mordach rytualnych zabijano taką kobietę na ofiarę Bogom i żeby przebaczenie, ja czytałem książki Lewandowskiego, to tak przypuszczam, też nie było to przebaczenie dla kobiety czy dla faceta, to już było nieodwracalne, to naprawdę było się trzeba postarać według wierzeń. Czyli dokonanie aborcji było raczej obarczone dezaprobatą społeczności i karane dosyć radykalnie, tak? Tak, można to zauważyć wierzenie. A jak Słowianie traktowali ludzi upośledzonych pod względem psychicznym, czy łomnym, jakichś tak zwanych bezumnych? Czy stosowali coś takiego, co byśmy dzisiaj nazwali eutanazją? Nie stosowali, może robili coś takiego, że mogli, jeżeli była deformacja taka cielesna, to może wygnali taką osobę albo ją zabijali. Tego to ja nie mogę powiedzieć, bo wtedy ten. Ale nie, to nie można było nazwać eutanazją, tylko bardziej morderstwem. A takich psychicznie chorych to chyba dawali jako kapłanów czy jako tych, bo wiadomo, mieli swoje wizje, mieli te swoje różne cechy i mogli uznawać, że to jest kapłan albo prorok. I Panie, ocal nas. No Boże, raczej. Boże Światowidzie, czy coś takiego. A jak Słowianie traktowali Żydów, którzy przybywali do krajów słowiańskich jako handlarze, jako kupcy przeważnie, ale może, że w jakimś innym charakterze?
Po pierwsze, jako imigrantów, to na pewno jak chrześcijan, to nie byli zadowoleni. Często były samoosądy, czyli kara śmierci, czyli tak jak z tymi homoseksualistami, uważali ich za ułomnych i coś takiego. No raczej może nie za ułomnych, to przepraszam, zbyt grubo, ale uważali ich za dziwaków po prostu. A no, handlowali z Żydami, ludźmi, ale nie uważali ich za coś dobrego. Nikt nawet nie lubieli. Oszukiwali często. Tak jak mówię, jeżeli ktoś emigrował, to nie wiadomo, jak ludzie mogli zareagować. A jak pan ocenia współczesne ruchy rodzimowiersze odradzające się neopoganizm w wielu słowiańskich krajach na bazie powrotu właśnie do korzenia, takie kościoły jak Kościół Wiary Rodzimej czy Stowarzyszenie Niklot lub Zadruga? O Zadrudze powiem dobrze. Faktycznie starają się chłopaki, żeby powrócić do dawnych wierzeń słowiańskich. Życzę im na to powodzenia. Niklot, no wiadomo, mój spór ze Szczepańskim, mam nadzieję, że to zmieni, bo jednak to trzeba spojrzeć na wierzenia Słowian. Oni by nie poparliby Szczepańskiego, nawet jakby to by były wczesne czasy. O tych odradzających się. No jestem chrześcijaninem, ale akceptuję to. Nie mówię, że toleruję, tylko akceptuję te ruchy. Niech sobie będą. Jeżeli mi krzywdy nie robią, to czemu nie? A czy widzi pan sens w łączeniu właśnie idei panslawizmu z radykalnym nacjonalizmem? Może być. Ja nie jestem przeciw, ja nie jestem. Jeżeli to nie ma na celu stworzenie jakiegoś państwa słowiańskiego lub utraty niepodległości polskiej, to jestem za. No, to w tym razie dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję.